Witam Państwa. Miasto przyszłości, miasto atrakcyjne dla biznesu, uczące się czy przyjazne turystom. To tylko niektóre z rankingów, w których Rzeszów, stolica Podkarpacia, zajmowała w tym roku czołowe miejsca, wyprzedzając czasem dużo większe miasta w Polsce. Skąd biorą się tak dobre notowania i czy jest jeszcze coś, nad czym warto popracować? O tym będę rozmawiać z moim dzisiejszym gościem, panem Stanisławem Sienko, wiceprezydentem Rzeszowa. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Przede wszystkim skupimy się jednak na wynikach najnowszego raportu o polskich metropoliach, w którym Rzeszów zajął zadziwiająco dobre miejsce, zważywszy na to, że jest jednym z mniejszych miast w tym notowaniu. Najlepszy wskaźnik, jaki uzyskał, to wskaźnik dotyczący tak zwanego realnego wzrostu PKB. Tutaj wyprzedziliśmy absolutnie wszystkich. I stolice, i Wrocław, i wszystkie inne miasta. Byliśmy po prostu najlepsi 58%. Co to znaczy, że mieliśmy taki wzrost PKB? Ja myślę, że jest to zasługa naszych mieszkańców przede wszystkim, ponieważ za kadencji pana prezydenta Tadeusza Ferenca przez te ostatnie 10 lat to PKB wzrosło aż o 58%, a przypomnę, że średnia krajowa jest 35%, więc jest to bardzo duży wzrost. Ale tak jak powiedziałem, jest to zasługa mieszkańców, bo wpływ na to mają i przedsiębiorcy, i uczelnie, i osoby prywatne, które rozpoczęły swoją działalność gospodarczą, jak i osoby, które wracają z zagranicy i też przywożą pewne środki, te środki wydają na terenie naszego miasta. Czyli, że w Rzeszowie dużo się dzieje, najprościej mówiąc. Można w ten sposób powiedzieć, ale tak jak powiedziałem, uporczywość działalności naszego prezydenta to przede wszystkim to, że jeżeli przychodzi potencjalny biznesmen i chce założyć swoją działalność w Rzeszowie, to jest tak obsługiwany przez urzędników, zresztą urzędnicy mają taki obowiązek, żeby on tu zainwestował. Bo jeżeli zainwestuje w Rzeszowie, powstanie zakład pracy, powstaną miejsca pracy dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych czy absolwentów studentów. A tutaj trzeba podkreślić, że studentów, jeżeli chodzi o Unię Europejską, mamy najwięcej w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Mamy 353 studentów na 1000 mieszkańców i to jest nasz największy kapitał. Do studentów jeszcze wrócimy, ale jeszcze chciałam zapytać o tych przedsiębiorców. Czy to jest tak, że rzeczywiście ludzie nawet spoza województwa chętnie przyjeżdżają do Rzeszowa, chętnie zakładają firmy i wydają tu pieniądze? Bo to chyba o to chodzi, że raz, że tworzą ten produkt krajowy brutto, dwa, że wydają pieniądze. Można podać konkrety. 10 lat temu mieliśmy 18 tysięcy przedsiębiorstw, a na dzień dzisiejszy mamy 26 tysięcy przedsiębiorstw. Natomiast osób, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą, to jest aż 33 tysiące. Więc to pokazuje w skalę tego, że w Rzeszowie warto inwestować, i dzięki tym inwestycjom właśnie rośnie to PKB. Jak Rzeszów jest przyjazny dla inwestorów? Wiemy o tym, że są nowe działki. Jak sprzyja temu, żeby te firmy powstawały? No przede wszystkim mamy 4 strefy ekonomiczne. Największa to Rzeszów Dworzysko, która ma 450 hektarów terenów inwestycyjnych. 2 strefy ekonomiczne przy ulicy Matuszczaka i przy ulicy Hetmańskiej. Zresztą na jednej ze stref przy ulicy Hetmańskiej już funkcjonuje firma, która produkuje silniki do obsługi samolotów. I to się właśnie stąd bierze. Powstają firmy, powstają miejsca pracy i wzrasta PKB. Kolejne firmy, które przychodzą do Rzeszowa, podkreślają też inne rzeczy, oprócz tego, że są tereny inwestycyjne. Także to, że jest lotnisko nowoczesne, że jest wszędzie blisko, że jest autostrada, że to jest piękne miasto. I tacy potentaci, jak na przykład Deloitte, firma doradcza, mówią, że wybrały Rzeszów, ponieważ im się w Rzeszowie podoba. Macie coraz częściej takie opinie? Mamy, ale dla obecnych przedsiębiorców i ich pracowników nie wystarcza tylko działka i autostrada czy lotnisko, ale też zapewnienie różnych form rozrywki. Mam tutaj na myśli sport czy kulturę. Jak Państwo wiecie, to wiele na terenie naszego miasta organizowanych jest imprez sportowych, jak i tych związanych z kulturą. Koncerty na rzeszowskim rynku, osoby, które kończą pracę, mają gdzie spędzać wolny czas. Należy tutaj też wspomnieć o wysokim poziomie naszej edukacji. W przedszkolach mamy 96% dzieci, które mają wiek przedszkolny. Sprawdzian po szkole podstawowej, egzamin gimnazjalny czy maturę nasi absolwenci zdają na najwyższym poziomie. Czyli mieszkanie w Rzeszowie daje perspektywy.
No dlatego jesteśmy i dla całych rodzin. I dlatego jesteśmy miastem przyjaznym dla naszych mieszkańców. No właśnie, to jest jeden z tych kryteriów, tych kapitałów, którymi Rzeszów mógł się pochwalić, to, że liczba ludności stale rośnie. To jest ewenement w Polsce, jeśli chodzi o duże miasta. Tak, można tutaj powiedzieć w ten sposób, że rozszerzenie granic wpłynęło na to, że liczba mieszkańców się wzrasta ciągle. Przypomnę, że mamy na dzień dzisiejszy zameldowanych prawie 187 tysięcy mieszkańców, a mieszka tak praktycznie około 220 tysięcy, a przed rozszerzeniem, czyli przed 2005 rokiem, byliśmy najmniejszym miastem w Polsce, mieliśmy powierzchnię tylko 54 km kwadratowe, teraz jest tych kilometrów 117. Wyprzedziliśmy niektóre miasta wojewódzkie, ale wpływ na przyrost ludności w naszym mieście nie mają tylko ten czynnik rozszerzenia granic, ale na jednym z rzeszowskich osiedli organizowaliśmy takie sprawdzenie, jakie osoby, skąd osoby kupują te mieszkania. I okazało się, że 88% osób, które kupiły mieszkania na tym właśnie zupełnie wybudowanym od nowa osiedlu, to osoby, które przyjeżdżają do Rzeszowa z zewnątrz. A w tych 80% jest 3% osób, które przyjechały do Rzeszowa z zagranicy. Czyli widzą tu swoje miejsce do życia, trzeba prosić dobre miejsce do życia. Pod tym względem jesteśmy absolutnym liderem. Tak wynika przynajmniej z tego rankingu, bo właściwie taki wzrost liczby mieszkańców jest tylko w Warszawie, troszkę w Krakowie i minimalnie w Białymstoku, a prognozy demograficzne w Rzeszowie też są niezłe, prawda? Tak, zresztą jedna z takich ogólnopolskich dzienników pokazała, że są jedynie dwa miasta w Polsce, gdzie liczba ludności wzrasta i wzrastać będzie. Jest to Warszawa i Rzeszów, a za nami są tam miasta, które z reguły, a z tych większych miast to jest taka sytuacja, że te miasta tracą mieszkańców, czyli liczba mieszkańców ciągle maleje. Na ile w tym wzroście mieszkańców pomagają studenci, którzy tu studiują, a później zostają? No to co powiedziałem, miejsca pracy, strefy ekonomiczne, nowe miejsca pracy, to o tych zakładach, o których pani nawet wspomniała, mają wpływ na to, że studenci, którzy studiują spoza terenu naszego miasta, z województwa podkarpackiego, a trzeba powiedzieć, że nie tylko z województwa podkarpackiego, bo i z sąsiednich województw, przypomnijmy sobie dawne czasy, no z województwa podkarpackiego czy z Rzeszowa jeździliśmy na studia do Lublina czy do Krakowa, a teraz... Jeździ do Rzeszowa. Właśnie, teraz się jeździ do Rzeszowa i to dobrze świadczy o naszym mieście, o naszych uczelniach. W rankingu polskich metropolii Rzeszów jest podawany jako miasto, gdzie aż ponad 30% mieszkańców ma wyższe wykształcenie. Tylko Warszawa jest od nas lepsza, trochę Kraków. Wszystkie inne miasta sklasyfikowane w tym rankingu mają tych osób mniej. Czy to wynika z potęgi, można tak powiedzieć, naszych uczelni? Na pewno wynika to z potęgi naszych uczelni, bo tak jak pani powiedziała, ze wszystkich osób, które zatrudnione są w Rzeszowie, 33% ma wykształcenie wyższe. Czyli ta liczba studentów na 1000 mieszkańców w zdecydowany sposób przekłada się właśnie na wykształcenie późniejszych pracowników. To dobrze dla miasta, czy źle? Jest to bardzo dobrze. Bo osoby z wyższym wykształceniem mają też wyższe wymagania. Chcą mieszkać w mieście, który spełnia jakieś standardy. Ale można też powiedzieć, że były prowadzone badania, gdzie średnia płaca jest najwyższa. Wyprzedzaliśmy na przykład takie duże miasta jak Wrocław, a jeżeli byśmy się zapytali pierwszego lepszego mieszkańca naszego miasta, na pewno by powiedział, że we Wrocławiu średnia pensja jest wyższa niż w Rzeszowie. Okazuje się, że jednak w Rzeszowie i właśnie ten potencjał, o którym pani mówiła, 33% ludzi wykształconych, zatrudnionych w Rzeszowie, to świadczy o i dobrych warunkach pracy i o dobrej płacy. W tym rankingu oceniano m.in. jakość życia, atrakcyjność inwestycyjną, kapitał ludzki, wizerunek, inwestycje i finanse. Czy w tych dziedzinach jest coś takiego, co trzeba poprawić, bo nigdy nie jest idealnie? Na pewno miasto jest takim organizmem, który nigdy nie zostanie skończone, bo zawsze będą nowe potrzeby. Wystarczy popatrzeć na spotkania z mieszkańcami, których prezydent organizuje około 30 przed budżetem. Jakbyśmy tak popatrzyli na te pytania, które mieszkańcy zadawali 10 lat temu, a na te, co dzisiaj, to życie naprawdę poszło do przodu. Na przykład 10 lat temu to najważniejszym tematem była lampa, kawałek chodnika, ulica. A na dzień dzisiejszy ludzie mają takie potrzeby jak plac zabaw, miejsce dla rozrywki, dobre przedszkole, dobry żłobek, dobra szkoła. Czyli świadczy to o tym, że życie poszło do przodu i te wymagania mieszkańców naszego miasta też zdecydowanie są wyższe. A co z bezrobociem? Jak wygląda bezrobocie w Rzeszowie? Patrząc na ten ranking, nie jest w Rzeszowie najlepiej, ale też nie jest najgorzej. Jeżeli chodzi o bezrobocie w naszym mieście, to ono sięga w granicach tam 7%. Natomiast jeżeli chodzi o poprawienie tego czynnika, to czynimy wszelkie starania. Wspomniałem tu już o tych strefach ekonomicznych. To właśnie te strefy ekonomiczne są po to, żeby powstawały nowe miejsca pracy. Ostatnio na ostatniej sesji Rada Miasta uchwaliła ulgi dla potencjalnych przedsiębiorców już od momentu kupna działki poprzez rozpoczęcie swojej działalności gospodarczej. Czyli myślę, że to ma
też wpływ na to, że będą powstawały nowe zakłady i nowe miejsca pracy, bo to jest jakby popatrzeć na całe funkcjonowanie miasta, temat bardzo ważny. Jakość życia, czyli między innymi to, jak czujemy się bezpiecznie, jak nam się miasto podoba, z tym chyba w Rzeszowie jest dobrze. A co z wysokością zarobków? Już pan o tym wspomniał, ale wydaje mi się, że gdyby zapytać przeciętnych ludzi na ulicy, to wiele by narzekało, że zarabia za mało. Ale wiadomo, że każdy z nas by chciał zarabiać więcej, ale tak jak powiedziałem, te badania wykazały, że u nas nie jest tak źle. Natomiast jeżeli chodzi o tą jakość życia, to jakość życia u nas jest bardzo wysoka. Zresztą w rankingach nie tylko krajowych, tylko europejskich też zdobywamy czołowe miejsca, bo ostatnio chyba na początku tego roku odbieraliśmy nagrodę w Londynie za dobre miejsce do życia i za dobre miejsce do inwestowania. Czyli mamy potencjał. Oczywiście położenie geograficzne, bliskość Ukrainy, bliskość Słowacji. Jesteśmy takim głównym centrum kulturalno-oświatowym, przemysłowym w Polsce południowo-wschodniej. To też ma wpływ na to, że ciągle się rozwijamy i będziemy się na pewno rozwijać. A czy nie jest tak, że skoro w tych wszystkich rankingach zajmujemy takie wysokie miejsca, to trochę zapominamy o jakichś rzeczach, albo troszeczkę tak się unosimy jak balonik i myślimy sobie, wszystko już jest dobrze, nic więcej nie trzeba robić? Czy ciągle jest coś do zrobienia? Nigdy nie będzie tak, że wszystko zostało zrobione. Przypomnę sobie 7-8 lat temu, jak stworzyliśmy strategię promocji i rozwoju naszego miasta. I firma zewnętrzna badała rynek rzeszowski. Okazało się, że hasłem promocyjnym naszego miasta jest Rzeszów, stolica innowacji. Ale jeżeli firma zewnętrzna to wykonywała, to na podstawie czegoś to określiła. I okazuje się, że te wysokie technologie, jak chociażby Dolina Lotnicza, Informatyka Podkarpacka czy Farmaceutyka, wskazywały na to właśnie, że te działania innowacyjne, nowoczesnego miasta są u nas realizowane. Jak pan myśli, następny raport o polskich metropoliach sprawi, że będziemy jeszcze wyżej w tym rankingu? No chcielibyśmy, żeby tak było, natomiast zobaczymy, jak ten raport wypadnie. A które dziedziny, które kryteria państwa by najbardziej interesowały, żeby tam podskoczyć? Co jest najważniejsze? Myślę, że powinniśmy wszyscy być dumni jako mieszkańcy naszego miasta, że to PKB w ostatnich 10 latach tak wzrosło, bo to jest taki, bo można powiedzieć, że w mieście jest dużo imprez turystycznych, rozrywkowych, bardzo dobra służba zdrowia, ale PKB jest takim wskaźnikiem mierzalnym. Nie da się tutaj nic oszukać, i specjaliści, bo jeżeli firma, która zajmuje się na całym świecie badaniem tych czynników, wskazała to, to jest to wiarygodne. Natomiast no, ciągle i mieszkańcy, i władze miasta, i wszyscy dążą do tego, żeby w mieście żyło się lepiej, bezpieczniej, wygodniej, żeby to miasto się ciągle rozwijało. Mówi się Rzeszów, miasto innowacji, to jest hasło, które się już przyjęło. Czy jest mowa o jakimś nowym haśle reklamowym Rzeszowa? Bo może te innowacje to już za mało? Na razie nie, ponieważ 5 lat minęło i była aktualizacja tego hasła promocyjnego i też były prowadzone badania, czyli na kolejne 5 lat to hasło zostanie jako hasło promocyjne naszego miasta. Chociaż myślę, że najważniejsze i tak w tym wszystkim są nie raporty, tylko to, co myślą o tym mieszkańcy. I to ich trzeba pytać. Ale najważniejsze w życiu każdego miasta to są ludzie, żeby ludzie czuli się dumni ze swojego miasta. I ja myślę, że nasi mieszkańcy to pokazują, bo to, że w mieście jest czysto, bezpiecznie, to przede wszystkim mają wpływ ludzie, bo przecież my jako urzędnicy sami nie posprzątamy miasta, ale jeżeli ci ludzie dbają się o to, utożsamiają się z tym miastem i cieszą się z tego, to jest największym skarbem naszego miasta. I to jest chyba siła Rzeszowa i jego mieszkańcy. Właśnie, i to jest chyba siła Rzeszowa. Bardzo dziękuję. Moim gościem był pan Stanisław Sienko, wiceprezydent Rzeszowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.